Dzisiaj odwiedzimy bardzo popularny bar w Jackson, kontynuując naszą wycieczkę po tym właśnie mieście. Bar nazywa się Million Dollar Cowboy Bar i jest to kowbojski bar, który założony był w roku 1937. Wstęp oczywiście tylko dla tych, którzy ukończyli 21 lat. Tak jak wskazuje nazwa baru, w jego środku jest styl kowbojski i na każdym kroku jakieś nawiązanie do motywów westernowych. Jest również piękny drewniany wystrój. Przez bar przewinęło się mnóstwo celebrytów, a nawet prezydentów oraz członków rodziny królewskiej. Na początku istnienia baru odbywał się tutaj nielegalny hazard. Miejsce to było odizolowane i trudno było egzekwować tutaj prawo. Przed każdym nalotem władz właściciele baru dostawali ostrzeżenie, więc wszyscy byli przygotowani, a cały sprzęt do gier hazardowych znikał w tunelach pod dwoma barami. Teraz hazardu w barze nie ma, ale za to można pograć w bilard i całkiem legalnie napić się drinka. Najlepiej oczywiście siedząc na barowym stołku zrobionym z odzyskanego siodła. Barman porusza się sprawnie i zastanawiam się, ile kalorii spala podczas jednego wieczoru serwowania drinków. Na zdrowie. Jest też tutaj oczywiście muzyka na żywo i na pewno jest to ciekawe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu w Jackson. Do następnego razu.